przespaną ustawę kominową. Jeszcze w kwietniu, gdy projekt ustawy przyjął rząd, minister skarbu Dawid Jackiewicz mówił, że wynagrodzenia kierujących spółkami Skarbu Państwa wciąż będą przyzwoite, ale przejrzyste. Południowo-koreański rząd zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z podejrzeniem kolejnej północno-koreańskiej próby jądrowej. Sztucznie wywołanego wstrząsu o dużej sile, wystąpienie tego sztucznie wywołanego wstrząsu potwierdziła amerykańska agencja geologiczna. W Polskim Radiu 24. Dźwiękowe kalendarium historyczne. W czasach pierwszej Solidarności w 1981 roku stworzono pojęcie psychologicznej wojny z narodem. W czasach nam współczesnych przemysł pogardy. Ale te bliższe nam okresy, w których dyskurs polityczny zastąpiony jest agresywnymi inwektywami, to fraszka w porównaniu z językiem propagandy stalinowskiej PRL-u. 9 września 1951 roku członkowie podziemnej organizacji Kraj wykonują wyrok śmierci na głosie fali 49 sztandarowej audycji komunistycznego radia Stefanie Martyce. Uwaga, uwaga, włączamy się. Mówi fala 49. Mówi fala 49. 9 września zginął skrytobójczo zamordowany współpracownik fali 49 Polskiego Radia, artysta dramatyczny i reżyser Stefan Martyka. Miliony słuchaczy Polskiego Radia znają audycję fali 49, które demaskują knowania amerykańskich podpalaczy świata, demaskują amerykańską propagandę wojenną. Gadzinówki imperialistyczne w rodzaju Głosu Ameryki, BBC i Radio Madryt zachlystują się nienawiścią w stosunku do wszystkiego, co polskie i co Polsce służy. W ich ustach słowo wolność stało się synonimem zbrodni, podłości i kłamstwa. I to kłamstwo, tę podłość co dzień przygważdżał Stefan Martyka w audycjach fali 49. Słyszeliśmy jego spokojny głos na fali Polskiego Radia. Uwaga, uwaga, włączamy się. Mówi fala 49. Mówi fala 49. Oto jego głos na fali 49. Demaskujący zakusy wojenne władców USA, ich atomowy szantaż i groźby nowych zbrodni. Dlatego postanowiono go zamordować, steroryzować i zastraszyć innych. Marek Hłasko w książce Piękni dwudziestoletni. Bydlę to włączało się w czasie muzyki tanecznej, mówiąc tu fala 49, tu fala 49, włączamy się. Po czym zaczynało się opluwanie krajów imperialistycznych. Martyka i drugi głos fali 49, Wanda Odolska, byli powszechnie znienawidzonymi symbolami terroru psychologicznego stalinowskiej Polski. Dlatego podziemna organizacja Kraj wydała na Martykę wyrok śmierci. Słuchajcie, jak zeznaje Ryszard Cieślik, ten, który strzałem z pistoletu pozbawił życia Stefana Martykę. Znaczy, ja miałem popełnić zabójstwo. Znaczy, weszliśmy do środka. Byliśmy właśnie wchodzili do przedpokoju, Martyka wychodził z łazienki. Poprosił nas do pokoju. Weszliśmy do pokoju. Pytałem się, czy on jest właśnie Martyko i tym, co nadaje fali 49. Odpowiedział tak. Zażądaliśmy od niego papieru. I on schylił się po papiery, siadając na fotel. Odwrócony był tyłem do mnie. Ja wziąłem pistolet i chciałem strzelić. Był niewypał. Więc zdenerwowany uderzyłem go kilkakrotnie w głowę. Później jeszcze raz był niewypał. I następny strzał. Po dokonaniu zabójstwa wybiegliśmy szybko z domu. W związku ze sprawą zabójstwa Martyki aresztowano blisko 100 osób. Na 7 wykonano wyrok śmierci. 7 skazano na karę dożywocia, ponad 50 osób otrzymało wyroki od kilku do 15 lat. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju.
dzieci pod szczególną ochroną. Prezydent jest za zaostrzeniem kar wobec osób popełniających przestępstwa, których ofiarami są dzieci. Projekt nowelizacji kodeksu karnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich trafił właśnie do Sejmu. Został przygotowany przy współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka. Sądy, wymierzając kary we wszystkich sprawach, będą zobowiązane do sprawdzenia, czy przestępstwo zostało popełnione na szkodę małoletniego. Więcej na ten temat Sylwy Białek. Ten projekt jest istotny z punktu widzenia ochrony praw dziecka, tak mówił na konferencji prasowej prezydencki minister Andrzej Dera. Sprawca, nie wiem, rozboju w stosunku do małoletniego, sprawca, nie wiem, porzucenia, pobicia, etc., będzie surowiej traktowany, niż gdy ktoś pobije dorosłego. No to jest chyba naturalne, bo dzieci wymagają szczególnej ochrony. Projekt przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności wobec przestępców, którzy dopuszczą się okaleczenia, uprowadzenia, porzucenia dziecka czy handlu dziećmi. Dziś za przestępstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Według nowych przepisów będzie to od 3 lat do 15. Za pozbawienie wolności osoby poniżej 15 roku życia minimalna kara wyniesie 3 lata więzienia, czyli tyle samo, ile obecnie w przypadku przestępstwa pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Prezydent proponuje podniesienie kary minimalnej za handel osobą małoletnią z 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Kara za porzucenie dziecka wyniesie od 3 miesięcy do 5 lat, a w przypadku śmierci porzuconego dziecka od 2 lat do 12. Obecnie kary te wynoszą odpowiednio do 3 lat pozbawienia wolności, od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak mówił na konferencji prasowej, że Polska to kraj, który był inicjatorem konwencji o prawach dziecka. A szlachectwo zobowiązuje, podkreślał. Bardzo poważne działania, nieodpowiedzialne i na szkodę dzieci. One powinny także z takim sygnałem społecznym być wyjątkowo mocno podejmowane i wyjątkowo ostro karane. Z jednej strony profilaktycznie, żeby zniechęcać, a z drugiej strony, żeby dać poczucie sprawiedliwości. Prawodawca daje sygnał, że dzieci są priorytetem, że działania na szkodę dzieci są szczególnie karane, a dzieci są szczególnie chronione. Sędzia Agnieszka Rękas, która współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka, podkreśliła, że nowelizacja w sposób kompleksowy podchodzi do ochrony praw dziecka. My nie możemy tego projektu traktować jako odrębne artykuły, odrębne przepisy. To jest całość. To jest całość jako blok obejmująca ochronę dziecka, czyli wzmacniająca tą prawną, karną ochronę, która już jest w naszych przepisach, albo wprowadzająca coś nowego, czego jeszcze nie ma, a co w rzeczywistości występuje i powinno być penalizowane. Minister Andrzej Dera ma nadzieję, że projekt zostanie przyjęty w Sejmie jednomyślnie. To jest projekt, który nie wzbudzał żadnych kontrowersji. To jest projekt, który jest oczekiwany i potrzebny. I ja myślę, że parlament w tym wypadku pokaże, że słowa o ochronie rodziny, ochronie dziecka nie są tylko na pokaz, tylko są w rzeczywistości i że ten projekt, mam taką nadzieję, uzyska 100% poparcie polskiego parlamentu. Projekt wprowadza także obowiązek zawiadamiania organów ścigania, na przykład o akcie pedofilskim czy ciężkim pobiciu dziecka. Jak mówił Marek Michalak, hasło dotychczasowej kampanii "Reaguj na przemoc wobec dzieci, masz prawo" trzeba będzie zastąpić innym "Reaguj, masz obowiązek". Sylwia Białek, Polskie Radio. Polski i kazachstański kościół będzie miał nowego błogosławionego. W niedzielę na ołtarze wniesione zostanie związany z Kresami i Krakowem ksiądz Władysław Bułkowiński. Uroczystości beatyfikacyjne odbędą się w Kazachstanie, gdzie kapłan pracował jako misjonarz. O szczegółach Paweł Pawlica. Ksiądz Bułkowiński po latach spędzonych na studiach w Krakowie pracował jako proboszcz w Łódzku. W czasie II wojny światowej trafił do więzienia NKWD i obozów pracy. W sumie w łagrach i za kratami spędził 13 lat. Mimo ciężkich warunków starał się pocieszać współwięźniów, prowadził działalność duszpasterską i wykładał historię Polski. Mówi ksiądz Jan Nowak, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego. Jego postać pokazuje, czym jest miłość wroga. Przez miłość bliźniego potrafił temu wrogowi przebaczyć. Napisze: nie dałem się nigdy zatruć nienawiścią. To było czymś niezwykłym. Po odbyciu kary ksiądz Bułkowiński kontynuował na terenie obecnego Kazachstanu pracę duszpasterską. W prywatnych domach odprawiał msze święte, katechizował i udzielał sakramentów. I dlatego ta beatyfikacja ma znaczenie dla Polaków, że znalazł się ktoś taki, kto był z nimi, został z nimi. I że oni wiedzą, że Bóg ich nie opuścił i ich nie opuszcza. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2006 roku. Do cudu za wstawiennictwem księdza Bułkowińskiego doszło 2 lata później. Jeden z księży pracujących w Karagandzie w czasie gry w piłkę doznał wylewu i z fatalnymi rokowaniami trafił do szpitala. Diagnoza
była, że ksiądz może umrzeć do ciągu 3-4 dni. Jeśli natomiast przeżyje, będzie w stanie wegetatywnym. Tłumaczy postulator procesu beatyfikacyjnego ksiądz Andrzej Scomber. W tym czasie modliły się dwie wspólnoty. Wspólnota sióstr karmelitanek w Karagandzie i księża, którzy byli wtedy w seminarium. O cud wyzdrowienia przez stawieństwo księdza Bukowińskiego. W nocy ksiądz się wybudził. Rano przyszła pielęgniarka i zobaczyła księdza przytomnego. Wezwała lekarzy, którzy stwierdzili, że ksiądz normalnie kojarzy, rozmawia, pisze. Data beatyfikacji nie jest przypadkowa. Wypada w rocznicę zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych, zauważa ksiądz Jan Nowak. 11 września Kościół pokaże, że jest człowiek, który powiedział, że nie, na przemoc nie przemocą, tylko przebaczeniem. I że nie rozwiążemy tego problemu inaczej przez przemoc, lecz przez przebaczenie. I myślę, że to jest najpiękniejsze z tej historii życia. Ksiądz Bukowiński będzie pierwszym błogosławionym Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Kazachstanie. Dla kardynała Stanisława Dziwisza postawa kapłana to przede wszystkim świadectwo wspólnych losów zesłańców i Kościoła. Ukazanie wielkości kapłana, patrioty, Polaka na terenie Związku Sowieckiego, bohaterstwo tego człowieka. Z drugiej strony współudział Kościoła w cierpieniu naszych rodaków. Błogosławiony Władysław Bukowiński będzie patronem byłych więźniów łagrów i wszystkich zesłańców. Uroczystość beatyfikacyjna odbędzie się w katedrze w Karagandzie w niedzielę. A w uroczystości weźmie udział kilka tysięcy osób, w tym delegacja duchownych z Krakowa i repatriantów. 24 tytuły. Przegląd prasy w Polskim Radiu 24. To może jeszcze o jednej sprawie, tym razem z Gazety Polskiej Codziennie. Mamo, kup mi syrop. Zakaz udziału dzieci w reklamach leków to absolutna konieczność, mówi Codziennej wiceprzewodniczący Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków. Sejmowa Komisja Kultury pracuje nad projektem zakazującym udziału małoletnich w reklamach. Reklama telewizyjna, dziecko w łóżeczku, wierci się, kaszle i zaczyna płakać. Podchodzi do niego zaniepokojona młoda mama, bierze maleństwo, pociesza je, to nic się nie dzieje. Wreszcie sięga po butelkę z syropem, podaje dziecku lekarstwo i wszystko mija jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Maluch się uśmiecha. Może niedługo nie będziemy oglądali takich reklam. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu pracuje nad ustawowym zakazem udziału małoletnich w reklamach. Przewodnicząca komisji Elżbieta Kruk zwraca uwagę, że producenci spotów reklamowych świadomie wykorzystują wizerunek dzieci. Udział maluchów ociepla przekaz reklamowy, wzbudza zaufanie klienta, a promowany produkt jest chętniej po prostu kupowany. W jej ocenie dzieci nie powinny występować w reklamach banków, sklepów, samochodów, a przede wszystkim leków. Mamo, kup mi syrop. O tym Gazeta Polska Codziennie. Polskie Radio 24 proponuje. Zapraszamy na dzisiejszą debatę poranka o 9.15 o filmie Smoleńsk, który od dziś w kinach. Gośćmi będą pani profesor Barbara Giza, filmoznawca, i Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Autopromocja. Czwórka w niezmienionej formie nadaje zamiast na falach UKF, w internecie i w systemie DAB+. Programu można słuchać na stronie internetowej czwórkapolskieradio.pl, przez aplikację Polskiego Radia w telefonie, a także w odbiornikach cyfrowych. Najnowsze trendy, młode talenty, kultura, nowości ze świata nauki, technologii i energetyczna muzyka. Czwórka brzmi dobrze, tam gdzie chcesz. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Na jednodniowe posiedzenie zbiera się dziś Senat. Izba zajmie się uchwaloną 5 września przez Sejm specustawą wprowadzającą szczególne rozwiązania związane z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Nowe przepisy przewidują skup około 100 tysięcy sztuk trzody chlewnej z terenów zagrożonych wystąpieniem wirusa ASF i przerobienie ich na konserwy. Tak przerobione mięso ma docelowo trafiać do instytucji publicznych. Będzie ono zamawiane z pominięciem prawa zamówień publicznych. Za skupione mięso hodowcy mają otrzymywać
ceny zbliżone do rynkowych. W porządku obrad również odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej Marka Chrzanowskiego w związku z jego rezygnacją. Senat powołał Marka Chrzanowskiego, kandydata PiS do RPP w połowie stycznia tego roku. Z wypowiedzi ekonomisty oraz Martyny Wojciechowskiej, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, wynika, że powodem rezygnacji są sprawy osobiste. Dziś ostatni dzień Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na zakończenie kieleckich targów stoiska odwiedzi prezydent. Andrzej Duda weźmie też udział w rozdaniu defenderów, nagród przyznawanych wystawcom. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Prezydent pojawi się w Kielcach przed południem. Wizytę na targach rozpocznie od zwiedzania stoisk. A jest co oglądać, bo na tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego prezentuje się ponad 600 wystawców z 30 państw. Ponad połowę ekspozycji zajmują produkty rodzimej branży zbrojeniowej. Prezydent Andrzej Duda weźmie też udział w rozdaniu nagród przyznawanych przez zarząd kieleckich targów Defenderów. O statuetki walczy wielu polskich producentów, m.in. zakłady MESCO. Firma zgłosiła dwa wyroby, amunicję przeciwpancerną oraz następcę przeciwlotniczego zestawu rakietowego Grom. Jeszcze zobaczymy, jak się będzie nazywał. Czy Piorun, czy może Grom M. Jest to rozwinięcie Groma, który dalej widzi, dalej leci wyżej, jest bardziej skuteczny w zakresie rażenia. Mówi Piotr Jaromir z MESCO. Kieleckie targi zakończą się wczesnym popołudniem. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Bratysławie rozpoczyna się dwudniowe nieformalne spotkanie ministrów gospodarki i finansów państw strefy euro. Tematem będą m.in. kwestie związane z migracją, Brexitem oraz bezpieczeństwem. Gospodarzem spotkania jest Słowacja, która sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej w drugim półroczu tego roku. Według słowackiego ministra finansów celem spotkania jest wyciągnięcie lekcji z wcześniejszych błędów oraz stopniowe stworzenie narzędzi, które pozwolą uniknąć lub przynajmniej złagodzić potencjalne kryzysy w przyszłości. Na pierwszy dzień spotkania zaplanowano dyskusję na temat przyszłości ekonomicznej strategii Unii Europejskiej. Ministrowie ocenią też, czy ta obecnie istniejąca jest wystarczająca wobec takich wyzwań jak Brexit, migracja i bezpieczeństwo. Jutro głównym tematem będą kwestie podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem walki z uchyleniem się od ich płacenia, kwestia oszustw finansowych oraz przestępstw, w tym finansowania terroryzmu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 7. Polskie Radio 24. Sport. Wojtek Łasicki, dzień dobry. Czwartek obfitował w sukcesy polskich sportowców, dlatego tak się spieszę. Na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro mamy już dwa medale. Najpierw srebro w rzucie dyskiem wywalczył Robert Jachimowicz, a w nocy drugie miejsce w pchnięciu kulą zajął Bartosz Tyszkowski. W tej samej konkurencji tuż za podium uplasował się Maciej Sochal. Zaledwie 0,04 sekundy zabrakło Annie Charkowskiej do brązowego medalu w kolarstwie torowym w wyścigu na dochodzenie na 3 kilometry. Polscy piłkarze plażowi awansowali do przyszłości rocznych finałów Mistrzostw Świata. W decydującej fazie eliminacji wygrali z tuzami tej dyscypliny. W środę 4-3 z mistrzem Europy Ukrainą, wczoraj z wiceliderem światowego rankingu Rosją 5-3. Dzisiaj Polacy zagrają z Mołdawią, ale już są pewni pierwszego miejsca w grupie. Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce zdobyli brązowy medal turnieju Super Globe, czyli nieoficjalnych klubowych mistrzostw świata. W Dausze w Katarze wygrali wczoraj z gospodarzem, zespołem Al Saad 36-25, rozgrywający Paweł Paczkowski. Wiedzieliśmy, że drużyna Al Saad na pewno postawi mocne warunki, ponieważ mają całkiem niezłych zawodników, których można określić europejskim wysokim poziomem, ale też wiedzieliśmy, że mają tych zawodników tylko niewielu, 4-5. I grając z jedną siódemką tak naprawdę w którymś momencie musieli opaść sił, a naszym zadaniem było tylko utrzymanie równej formy przez przebieg całego meczu. Vive debiutowało w mistrzostwach, z kolei tytuł obroniło Füchse Berlin. W finale niemiecka drużyna pokonała Paris Saint-Germain 29-28. Mamy też sukces w wielkoszlemowym turnieju US Open w rywalizacji debli juniorek. Do półfinału awansowała Iga Świątek. Polka i Słowenka Kaja Juwan o finał zagrają z Amerykankami Hart i Shibaharą. Dzisiaj wyłoniono finalistki turnieju singlistek. To Czeszka Karolina Pliszkowa, która niespodziewanie pokonała Serenę Williams 6-2-7-6 i Niemka Angelika Kerber, która wygrała 6-4-6-3 z Dunką Karoliną Woźniacką. Z kolei Duńczyk Magnus Kort wygrał po finiszu z peletonu 18 etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España. Liderem pozostaje Kolumbijczyk Nairo Quintana. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radiu 24.
Piotr Wąż i jego gość. Przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego, były poseł Platformy Obywatelskiej, były europoseł i były prezydent Warszawy Paweł Piskorski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prezydent Warszawy, obecny prezydent, znowu na okładkach porannej prasy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, dymisjonuje dwóch wiceprezydentów, w tym jeden sam podaje się do dymisji. To jest wiceprezydent odpowiedzialny za reprywatyzację, Jarosław Jóźwiak. Jednocześnie dostaje nowych wiceprezydentów kojarzonych z Grzegorzem Schetyną. O tym za chwilę. Najpierw to jest rozsądna decyzja, prezydent Warszawy. Jak pan ocenia tę strategię? Nierozsądna, bo albo spóźniona, albo nie powinna w ogóle mieć miejsca. Znaczy spóźniona, jeśli pani prezydent uznaje, tak jak dzisiaj mówi na konferencjach prasowych, że jeden prezydent był słaby, był za młody i niedoświadczony, a drugi zawalał jej inwestycje, to te decyzje powinny zapaść znacznie wcześniej, być może nawet przed kryzysem. Z tego co wiem, to pani prezydent wiedziała, że ten kryzys wokół spraw reprywatyzacyjnych wybuchnie mniej więcej na miesiąc, zanim się ukazał artykuł wyborczy, bo przecież czyniła ten w kwietniu, czy ten w zeszłym miesiącu? Ten taki duży, ostatni, który się pokazał, bo zdaje się, że już czyniła po tych pierwszych artykułach jakieś zmiany w ratuszu. W związku z czym, jeśli by rzeczywiście uznała, że przez 10 lat otaczali ją słabi ludzie, niekompetentni dwaj wiceprezydenci, to tej zmiany powinna dokonać wcześniej. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że dokonuje jej pod wpływem jakiegoś rodzaju nacisku, szantażu ze strony władz Platformy, które mówią, ratuj się, odcinaj ludzi, wyrzucaj ich, że jeśli chcesz przetrwać, to musisz poświęcić innych. No to zawsze jest po pierwsze w złym stylu, po drugie jest niewiarygodne, no bo sama pokazuje, że pracowała z niekompetentnymi ludźmi. Po trzecie być może, tego nie wiem, być może to jest jakieś reagowanie wyprzedzające, dlatego że dlaczego pan Jóźwiak został zwolniony, no to rozumiem, ale jeśli chodzi o tłumaczenie dotyczące drugiego z wiceprezydentów, pana Wojciechowicza, że on zawalił inwestycje, to mniej więcej prowadził je tak samo jak w zeszłym roku. Ja nie byłem tym nigdy zachwycony, ale powiedzmy mniej więcej tak jak w zeszłym roku. Ale tam i od 2006 roku. Absolutnie, jak mówię, 10 lat. To tutaj, jeśli ona przez 10 lat nie dostrzegła, że to są słabi ludzie, to jest też poważny problem z prezydentem Warszawy. Natomiast drugi element to ten, o którym media już zaczynają pisać, że tam równolegle z aferą reprywatyzacyjną mamy do czynienia z aferą planistyczną. Dlatego, że o ile te artykuły mówią prawdę, no to w sprawie tego gruntu na Chmielnej 70, tuż przed oddaniem tego tym mecenasom, tym, którzy wykupili roszczenia, tam doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pozwalającego na wybudowanie znacznie wyższego budynku, co wielokrotnie zwiększyło wartość tego budynku, a zatem i wydział... wartość samych działek z 20 do nawet 120-160 milionów złotych. Dokładnie, a już kwestia planowania przestrzennego jest w rękach, czy była w rękach pana wiceprezydenta Wojciechowicza, więc być może jest to uprzedzenie jakiegoś czegoś, o czym my jeszcze nie wiemy, a ja na przykład, nie wiem, za dzień albo dwa pojawi się kolejny artykuł o tym, że no nie mogło być, jeśli to jest tak, że dwóch wiceprezydentów w tej sprawie prowadziło sprawy. No jeden podwyższył jej wartość przez zmianę planu zagospodarowania, drugi ją oddał. To znacznie pogarsza sytuację pani prezydent, bo ona tego nie mogła nie wiedzieć, bo ta sprawa była decydowana przez Radę Miasta, więc musiało to przechodzić przez jej decyzję. A spodziewa się pan innych ciekawych, interesujących informacji? Pytam o to dlatego, że wiceprezydent Wojciechowicz mówi, że nie da się dokleić do afery i nie ma sobie w tej sprawie nic do zarzucenia, a inna osoba znana i głośna ostatnio, czyli Marcin Bajko, były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, idzie do sądu, też mówiąc, że nie da się do tej afery dokleić. Będzie więcej informacji, skandali, więcej dymisji. Prawdopodobnie tak, chociaż ja nie znam tych szczegółów. Mówię o tym, co jestem odbiorcą informacji nie z ratusza, nie tylko z mediów. Ale natomiast pan to są swoje lata. Tak, ja znam Warszawę, wydaje mi się, stosunkowo dobrze jako prezydent, być może nawet lepiej niż obecna ekipa rządząca. Ale chciałbym powiedzieć, że to będą sprawy odległe, to znaczy to będzie sprawa sądowa, czy jakaś inna, to się będzie rozgrywać za kilka miesięcy. Ja uważam, że nie będzie tyle czasu, że to się wszystko szybciej rozegra. Mam wrażenie przede wszystkim, czym jestem rozczarowany, to sposobem tłumaczenia problemów ze strony pani prezydent. Ja nie wpisałem się w chór ludzi, którzy ją atakują, bo wiem, jak trudno się rządzi takim miastem jak Warszawa, ale no, na proste rzeczy dotyczące chociażby
tej kamienicy na Nowakowskiego przejętej przez jej rodzinę, to ja nie usłyszałem wiarygodnej odpowiedzi. Usłyszałem odpowiedzi od jednego z radnych Platformy, żeby już o to nie pytać, bo przecież pani prezydent została zweryfikowana przez wyborców, którzy o tym wiedzieli. Wydaje mi się, że to jest niezwykle płytka i całkowicie nie zamykająca sprawy odpowiedź. I co innego jest zarzut, że się źle nadzorowało urzędników, no ale co innego jest jednak zarzut, że ci sami urzędnicy źle nadzorowani chwilę wcześniej oddali rodzinie prezydenta Warszawy wielomilionowy majątek w postaci kamienicy zrabowanej Żydom w czasie II wojny światowej. To bardzo źle wygląda. Ja radziłem pani prezydent, żeby ona w tej sprawie przede wszystkim, bo to jest z punktu widzenia takiego obrony na zewnątrz, również międzynarodowo, to jest najcięższy zarzutów, bo można tłumaczyć taki lub inny układ urzędu, że pani prezydent o czymś nie wiedziała, ale no nie mogła nie wiedzieć o tej kamienicy. Więc ja przede wszystkim uważam, że to się będzie szybciej rozgrywało niż te procesy sądowe. Prawdopodobnie niedługo usłyszymy od prokuratury jakichś wynikach kontroli. Za sprawą właśnie prokuratury organów ścigania, czy za sprawą Grzegorza Schetyny, który mówi się, że robi porządki w warszawskiej Platformie, pana zdaniem? Grzegorz Schetyna, mam wrażenie, po pierwsze wykorzystuje tą sytuację do przejęcia pełni władzy, no bo to, że on wsadza tam swojego wiceprezydenta, a jego człowiek, czyli Andrzej Halicki, zostaje komisarzem warszawskiej struktury, oznacza, że to jest ciąg dalszy przejmowania pełni władzy przez Schetynę. Tylko że to jest margines tej sprawy. No można powiedzieć, że jako przewodniczący partii ma do tego prawo. Natomiast on działa reaktywnie. On działa na takiej zasadzie, że coś wybucha w mediach i on wtedy reaguje na to, na przykład skłaniając panią prezydent do jakiejś dymisji urzędnika albo do jakiegoś zachowania. To jest, wydaje mi się, metoda na dłuższą metę samobójcza, dlatego że jeśli jest tak, ja tego nie wiem, ale jak, no, że będą szybciej niż te parę miesięcy, o których pan mówi, że będą szybciej pokazywały się jakieś nowe informacje, złe informacje, to może być tak, że za 2 tygodnie oni sami będą namawiać panią prezydent do ustąpienia, bo to będzie jedyny sposób na przeprowadzenie demokratycznych wyborów, w których jeszcze Platforma ma jakieś szanse, mimo tej sytuacji ma jakieś szanse na wygraną, a jak nie, no to będzie rządowy komisarz, co by nie było dobrze dla miasta, w ogóle uważam. A będzie referendum, biorąc pod uwagę słowa samej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz sprzed kilku dni, z 3 września dokładnie, to nie jest mój styl, nie mogę tak poświęcić kogoś tylko dlatego, żeby to ładnie wyglądało, nie zrzuca się sań ludzi, którzy nie są winni. Wczoraj zrzucamy sań dwóch wiceprezydentów, czyli prezydent Warszawy jest w ogóle niedecyzyjna. Co się stało w ciągu tych dni? No stało się dokładnie to, o czym mówię teraz. Warszawą rządzi Grzegorz Schetyna i jego ludzie Witold Pal i Andrzej Halicki. Sytuacja w ciągu każdego następnego dnia z punktu widzenia pani prezydent będzie się pogarszać. Tak jak tydzień temu sobie jeszcze nie wyobrażała, że może być tak źle i że będzie musiała poświęcać ludzi i mówiła właśnie te rzeczy, które pan cytuje, to już sobie dzisiaj wyobraża i musi poświęcać. Za 2-3 dni sobie zda sprawę, że to nie miało żadnego znaczenia, bo opinia publiczna potraktuje to jako niewiarygodną rzecz, bo no skoro byli słabi przez 10 lat, to dlaczego ich nie usunęła? A za 5 dni ustąpi sama, czy poddać się wnioskowi o referendum? To jest pytanie, już teraz to już jest pytanie czysto polityczne. Pierwsze pytanie brzmi, jaki jest cel PiSu? Czy celem PiSu są przedterminowe wybory w Warszawie? Wydaje mi się, że nie, dlatego że nie ma ze strony PiSu kandydata tak wyróżniającego się, który miałby, powiedziałbym, dominujące szanse na zwycięstwo. Wydaje mi się, że celem PiSu jest przetrzymanie tej sytuacji, zapędzenie Platformy w jak największą ilość błędów, która ona sama niestety robi, i następnie komisarz, który by rządził w wyniku ustawy samorządowej 2 lata. Dzisiaj celem Platformy jest utrzymanie pani Gronkiewicz, ale za jakiś tydzień do 2 będzie jasne, że celem Platformy już nie może być to, bo się nie da utrzymać i będą prawdopodobnie przedterminowe wybory. A wtedy by to oznaczało, że pani prezydent musi się podawać do dymisji. Referendum jest wtórne. Zupełnie na koniec już, panie przewodniczący. Puenta.
No, a wczoraj myślałem, że pan jeszcze pytanie. Pytanie jest dokładnie taka, no, że szkoda przede wszystkim, że przez 15 lat ostatnich nie było przyjętej ustawy reprywatyzacyjnej i jeśli jest prawdą to, co mówił Andrzej Halicki w jednej ze stacji telewizyjnych, że to Donald Tusk jakby nie chciał czy zakazał tej ustawy, to jest bardzo poważny błąd polityczny, bo ta ustawa w Warszawie i nie tylko się należy od lat. Przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego, były prezydent Warszawy Paweł Piskorski. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, miłego dnia. Dziękujemy, rozmawiał Piotr Wąż. Za 15 minut będzie godzina 8. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Dziś Senat na jednodniowym posiedzeniu zajmie się specustawą o rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Zakłada ona wykup świń z terenów z ograniczeniami przez zakłady mięsne, przerób mięsa na konserwy, a następnie zakup tych produktów przez instytucje sektora finansów publicznych. Prezydent Andrzej Duda weźmie dziś udział w targach 26. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia za produkty najlepiej służące wojsku i bezpieczeństwu żołnierzy. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk kontynuuje wizyty w krajach unijnych przed zaplanowanym na 16 września nieformalnym szczytem Unii Europejskiej w Bratysławie na temat Brexitu. Kolejnymi etapami podróży są Litwa, Estonia i Szwecja. W Polskim Radiu 24. Stronniczy przegląd prasy. A dziś Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od swojej własnej redakcji, od Dziennika Gazety Prawnej i od wywiadu Magdy Gamonti z reżyserem Smoleńska, który dziś wchodzi do kin, z Antonim Krausem. To nie jest lekki wywiad dla reżysera, padają ciężkie pytania, także nie ma łatwej sprawy Antoni Krause. Wystarczy podać przykład tutaj pytania o to, czy nie ma pan żalu do siebie, że nie przypilnował tego, żeby powstał dobry, spójny scenariusz. I co odpowiada reżyser? Podczas pracy nad tym filmem nie ja byłem dyrygentem, nie ja rozdawałem rolę. A kto? Przecież to pan reżyserował, pyta Rigamonti. Myślę, że bardzo szybko rolę dyrygenta przejął producent filmu Maciej Pawlicki, którego najpierw zaprosiłem do Rady Fundacji, a potem zostałem przekonany, że powinien zostać producentem. No to bardzo ciekawa sytuacja, w której reżyser sam przyznaje, że w pewnym momencie do pewnego stopnia stracił kontrolę nad tym, co tworzył. No w tym wywiadzie jest jeszcze kilka innych ciekawych wątków. Ja omawiając go nie chcę się skupiać na samym filmie, bo znacznie ciekawsze są te właśnie poboczne wątki, na przykład o relacje pomiędzy reżyserem a Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Kaczyńskim. W media pisały bardzo wiele o tym, o powodach opóźnienia z premierą Smoleńska i jednym z tropów interpretacyjnych było właśnie to, że tego opóźnienia chciał prezes Kaczyński. I tutaj mamy odpowiedź samego zainteresowanego. Rigamonti pyta, czy rozmawiał pan z Jarosławem Kaczyńskim w trakcie powstawania filmu? I Krause odpowiada raz. Chciałem wiedzieć, jaki jest jego stosunek do takiego filmu. I Rigamonti dopytuje, czy akceptuje scenariusz? Nie, mnie tylko chodziło o jego stosunek. Długo rozmawialiśmy, chciałem wiedzieć, czy mogę liczyć na pomoc z ich strony. No, także tutaj w pewnym sensie Krause wyjaśnia tą tajemnicę tego, po co spotykał się z prezesem, jaki to miało cel i czy to mogło ewentualnie wpływać na opóźnienie w premierze. W tym wywiadzie jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek. Chodzi o pewne założenia aksjologiczne, które przyjął reżyser. Tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju taką manichejską sytuacją, tak? Jest dobro i zło, są źli ludzie, są grzesznicy, są dobrzy ludzie i jeżeli, też przytoczę tutaj wypowiedź, był zamach, był, bez dwóch zdań, nawet to zdjęcie o tym świadczy, do którego nawiązuje reżyser. I dalej, absolutnie wierzę, że świat jest dobry i zły i że nie ma tu żadnych szarości. Ci ludzie, którzy są w świecie złym, mogą w każdej chwili przejść do dobrego. Nie można być jednocześnie trochę dobrym, a trochę złym. I teraz pytanie o to, co w sytuacji, gdy ktoś nie wierzy w zamach, ale zarazem nie wierzy w
do końca lub w całości w ustalenia komisji Millera. Co z kimś takim, kto znajduje się właśnie w tej szarej strefie, która jest pomiędzy, czy jest dobrym, czy jest złym? W dzienniku Gazecie Prawnej, to ostatni tekst z mojej gazety, który chciałbym zacytować, to jest tekst Bartłomieja Lidzińskiego o wydarzeniach w Wielkiej Brytanii, zabójstwie Polaka. Analiza i próba wyjaśnienia tego, dlaczego Anglicy nagle przestali lubić Polaków. Trop prowadzi do tak zwanych nowych miast, które powstały po II wojnie światowej i miały rozwiązać kryzys mieszkaniowy. Jak pisze Niedziński, jednym z takich miast jest właśnie Harlow, w którym doszło do tych tragicznych wydarzeń. To jest miasto zbudowane od zera, w którym pojawili się ludzie trochę wyrwani ze swojego środowiska. No i stąd jakby przez wiele dekad dochodziło do degeneracji takich miejsc jak Harlow. No i stąd ta przemoc miała się pojawić. Też w kontekście brytyjskim jest bardzo ciekawa analiza opublikowana w Politico, które zauważa, że w sierpniu tego roku Polacy wyprzedzili Hindusów, jeśli chodzi o wielkość tej grupy narodowościowej imigranckiej, która na wyspach się znajduje. I autor tekstu w Politico, Philip Boyce, którego zresztą matka jest Polką, a ojciec Brytyjczykiem, pisze o swoich własnych doświadczeniach z Polakami. Mówi, że o ile jeszcze 10 lat temu wielu z nich pracowało jako kelnerzy w pubach, w pubie, do którego chodził, o tyle dzisiaj z tych jego znajomych z pubu wielu porobiło błyskotliwe kariery. Jedna z tych osób jest na przykład wysokiej rangi menedżerem w Sky News. Jest dwóch przedsiębiorców z branży IT. Jeden jest headhunterem, czyli no, przekładając takim dobrze płatnym kadrowcem, a dwóch jego znajomych z tego pubu założyło własne firmy w Polsce. Po prostu wróciło i założyło firmę. Generalna teza tego tekstu w Politico jest taka, że no, Polacy, krótko mówiąc, nie zasługują na to, jak są w tej chwili w Wielkiej Brytanii traktowani. I natomiast konkluzja tej opinii jest dość smutna, bo w Boyce pisze o tym, że tak naprawdę, już abstrahując od przemocy, Polacy znaleźli się w pewnego rodzaju próżni, w zawieszeniu. Cytuję tutaj jednego z lekarzy z Gdańska, który chciałby wziąć na przykład kredyt na mieszkanie w Wielkiej Brytanii, ale tak naprawdę nie wie, czy za jakiś czas nie będzie potrzebował pozwolenia na pracę, wizy, czy jego rodzina będzie mogła tu wjechać, czy warto w zasadzie zapuszczać korzenie w Londynie. Także do pewnego stopnia Polacy stali się zakładnikami Brexitu i tych negocjacji o wychodzeniu w Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie mamy tekst o skutkach, nieoczekiwanych skutkach 500+, znaczy nieoczekiwanych jak nieoczekiwanych, z tego co pisaliśmy też w naszej gazecie przed kilkoma tygodniami. Ministerstwo Pracy taki scenariusz rozważało. Chodzi o matki, którym po prostu nie opłaca się pracować, jeśli pobierają zasiłek 500+. To są rodziny, w których rodziny, no ten jak zwykle pojawia się ten wyświechtany taki slogan, z małych miast i wsi z wykształceniem podstawowym lub średnim. Natomiast no, abstrahując od tego sformułowania, rzeczywiście problem jest, bo jak się okazuje, dla wielu po prostu opłaca się wziąć 500+, rzucić pracę, wejść jakby w tą pulę osób, które dostają również świadczenia socjalne, no i tak naprawdę wycofać się z rynku pracy, a to chyba jednak nie o to chodziło. W Rzeczpospolitej komentarz Konrada Kołodziejskiego o Orbanie i Kaczyńskim, Polakach i Węgrach po Krynicy. Czasem trudno uciec od wrażenia, że demokracja we wspólnocie europejskiej skończyła się wraz z przyjęciem do jej grona nowych członków naszego regionu. Oto w Financial Times pojawia się artykuł relacjonujący spotkanie Kaczyńskiego z Orbanem, do którego doszło w Krynicy. I Konrad Kołodziejski pisze, że Europa, grzechem Europy jest protekcjonalny stosunek do Europy Zachodniej, tej starej Europy, do nowej Europy, jest protekcjonalny stosunek do nowych państw. To jest ciekawy komentarz. Natomiast ja nie wiem, czy konserwatywni publicyści jednak nie przeceniają tej krytyki pod adresem i Kaczyńskiego, i Orbana. Ja mam wrażenie, że jest wręcz odwrotnie. Obaj politycy w Europie są na wznoszącej.
Z mojej strony to na tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był stronniczy przegląd prasy. Posłuchaliśmy Zbigniewa Parafianowicza z dziennika Gazety Prawnej. Reklama. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład z zakrzywionym 55-calowym telewizorem Samsung za jedyne 3599 zł. Szczegóły akcji na MediaMarkt.pl. Już dziś możesz życzyć sobie szczęśliwego nowego rocznika. Wybierz teraz nowy Volvo XC60 z rocznika 2017 i zyskaj 25 tysięcy złotych na wyposażenie. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert telewizor Philips 4K Ultra HD za jedyne 1555 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Milion. Milion? Milion! Teraz w Lotto trwa największa promocja w roku. Milion biletów w super okazyjnych cenach. Już od 169 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Kolejne urodziny? To bez znaczenia. Mam tyle lat, na ile wyglądam. Więc kiedy zauważyłam u siebie pierwsze oznaki starzenia, natychmiast sięgnęłam po Biolik 35+. Antyoksydacyjne serum odbudowujące. Biolik zwalcza wolne rodniki, przez co chroni skórę przed starzeniem, a także zawiera ekstrakt z akmeli, który odbudowuje włókna kolagenowe, redukując zmarszczki. Efekty zauważyłam już po pierwszym użyciu. Biolik 35+ sprawia, że wyglądam młodo. I tak też się czuję. Biolik skoncentrowany na skórze, dostępny w aptekach. Wow, ale niskie ceny! W Media Expert markowe smartfony iPhone, Samsung, Huawei już od 279 zł. Obstilax, czyli historia o tym, jak znów poczułam się lekka jak piórko. Kłopoty z wypróżnianiem potrafią uprzykrzać życie. Bywało, że nawet przez parę dni nie chodziłam do toalety. Czułam, jakbym ważyła tonę. Próbowałam różnych sposobów, ale organizm się do nich przyzwyczajał. W końcu sięgnęłam po suplement z diety Obstilax. Obstilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Obstilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Obstilax. Poczuj się lekko. Kupując duże opakowanie, oszczędzasz do 40%. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Full wypas na bogato. Klimatyzacja wieje, przyjemny chłodek, muzyczka gra nawet przez Bluetooth, a SMS-y... SMS-y mogą czytać się same. No, co ty na to? A ja na to, jak na lato. No, myślę. Tylko teraz w salonach Forda. Na bogato z niską ratą. Odkryj bogato wyposażone Fordy Fiesta, Focus, Kuga i C-Max. W limitowanej ofercie Ford Multi-opcje 1,99% z niską miesięczną ratą. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Trwa totalna wyprzedaż. Tysiące okazji tylko do 11 września. Na przykład smukły telewizor Sony LED z platformą Android TV za 5999 zł. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Mówimy o tym, czym żyje świat. Czas na komentarze międzynarodowe, czyli świat w południe, i będziemy rozmawiać o Turcji oczywiście. Dziś wracamy do sytuacji w Wielkiej Brytanii. Opuszczamy teraz nasze najbliższe sąsiedztwo, przenosimy się na Bliski Wschód. I będziemy mówić o Stanach Zjednoczonych, o kampanii wyborczej. Pytamy tych, którzy znają świat jak mało kto. To jest ta gra na dwóch fortepianach. Amerykanie znowu staną wobec takiego faktu, że muszą wybrać, muszą zdecydować. Myślę, że te zmiany już się zaczęły na pewno. Na świat w południe zapraszają dziennikarze redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Od poniedziałku do piątku po 12.30 na antenie Polskiego Radia 24. Autopromocja. Jest 8. Polskie Radio 24.
Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. W przyszłym tygodniu Parlament Europejski ponownie zajmie się sytuacją w Polsce w związku z kryzysem konstytucyjnym. Na jednodniowe posiedzenie zbiera się dziś Senat. W Bratysławie rozpoczyna się dwudniowe nieformalne spotkanie ministrów gospodarki i finansów państw strefy euro. W przyszłym tygodniu Parlament Europejski ponownie zajmie się sytuacją w Polsce w związku z kryzysem konstytucyjnym. We wtorek odbędzie się debata, dzień później będzie głosowana rezolucja. Uzgodnili to przewodniczący pięciu frakcji – chadecy, socjaliści, liberałowie, zieloni i komuniści. Przeciwko byli europejscy konserwatyści, do których należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz eurosceptycy – Beata Płomecka. To będzie druga debata o Polsce. Europosłowie uznali, że powrócą do sprawy, bo kryzys konstytucyjny nie jest rozwiązany. Tak mówił m.in. szef socjalistów Gianni Pittella. Parlament Europejski ma prawo wyrazić swoje stanowisko. Chcemy pomóc w dialogu Polski z Komisją. To nie jest przeciwko Polakom. To motywowany ideologicznie atak na polski rząd, mówił europoseł Tomasz Poręba z Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest kwestia troski o polską demokrację. To jest kwestia, co zrobić, żeby opozycja w Polsce miała paliwo do aktywności swojej i próba, no niestety, destabilizowania sytuacji w naszym kraju. Po debacie głosowana będzie rezolucja. W projekcie mowa jest nie tylko o kryzysie konstytucyjnym. Europosłowie apelują też do Komisji Europejskiej, by zajęła się ustawami medialną, antyterrorystyczną i o służbie cywilnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na jednodniowe posiedzenie zbiera się dziś Senat. Izba zajmie się uchwaloną 5 września przez Sejm specustawą wprowadzającą szczególne rozwiązania związane z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Nowe przepisy przewidują skup około 100 tysięcy sztuk trzody chlewnej z terenów zagrożonych wystąpieniem wirusa ASF i przerobienie ich na konserwy. Tak przerobione mięso ma docelowo trafić do instytucji publicznych. Dziś ostatni dzień Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na zakończenie kieleckich targów stoiska odwiedzi prezydent. Andrzej Duda weźmie też udział w rozdaniu defenderów, nagród przyznawanych wystawcom. O tegorocznego defendera walczą polskie i zagraniczne firmy. Wśród produktów zgłoszonych przez rodzimy przemysł zbrojeniowy jest m.in. symulator szybkiej łodzi operacyjnej. System opracowano w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Pozwala szkolić załogi łodzi wojsk specjalnych do zadań na każdego typu zbiorników. Wodnym, tłumaczy jeden z inżynierów Jerzy Kowalewski. Synchronizacja jest z platformy tej ruchomej ze stanem morza. My tutaj akurat na targach nie prezentujemy jeszcze takich rzeczy jak przepadki na fali czy coś, bo byśmy tutaj musieli sprzątać, ale jest to synchronizowanie z ruchem fal. O nagrodę walczą też dwa produkty z Mesko. Zakłady ze Skarżyska Kamiennej zgłosiły amunicję przeciwpancerną nowej generacji oraz następcę przeciwlotniczego zestawu rakietowego Grom, mówi przedstawiciel zakładu Piotr Jaromin. Jeszcze zobaczymy, jak się będzie nazywał, czy Piorun, czy może Grom M. Jest to rozwinięcie Groma, który dalej widzi, dalej leci, wyżej jest bardziej skuteczny w zakresie rażenia. Wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu Defender zaplanowano na godzinę 13. Wczesnym popołudniem 24. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zostanie zakończony. W Bratysławie rozpoczyna się dwudniowe nieformalne spotkanie ministrów gospodarki i finansów państw strefy euro. Tematem będą m.in. kwestie związane z migracją, Brexitem oraz bezpieczeństwem. Gospodarzem spotkania jest Słowacja, która sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej w drugim półroczu tego roku. Według słowackiego ministra finansów Petera Kazimira celem spotkania jest wyciągnięcie lekcji z wcześniejszych błędów oraz stopniowe stworzenie narzędzi, które pozwolą uniknąć lub przynajmniej złagodzić potencjalne kryzysy w przyszłości. Na pierwszy dzień spotkania zaplanowano dyskusję na temat przyszłości ekonomicznej strategii Unii Europejskiej. Ministrowie ocenią też, czy ta obecnie istniejąca jest wystarczająca wobec takich wyzwań jak Brexit, migracja i bezpieczeństwo. W sobotę głównym tematem będą kwestie podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem walki z uchylaniem się od ich płacenia, kwestia oszustw finansowych oraz przestępstw, w tym finansowania terroryzmu. Dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Prognoza pogody. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, rano mgły. Temperatura od 27 do 30 stopni, tylko na północnym wschodzie, na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich niższa. Od 23 do 27 stopni. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Saturn raci, my
myśl technologicznie. Trwa totalna wyprzedaż. Tysiące okazji tylko do 11 września. Na przykład pralka Slim Beko, pojemność 6 kg za 749 zł. Saturn, technologia tak ma. Każdemu inny dzwonek przypomina o wrześniowych zakupach. Nieważne, który ty usłyszysz. Po prostu weź korzystną mini-ratkę na wrześniowe zakupy i ciesz się wypłatą nawet w dniu złożenia wniosku. Szczegóły w placówkach banku i na pkob.pl. Udzielenie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptop Asus 2 w 1, procesor Intel za jedyne 899 zł. Prowadzisz firmę, dlatego prowadzisz niezawodnego dostawczego Volkswagena. I dlatego nie zamieniłbyś go na nic innego. No, chyba że na innego, nowego Volkswagena. Tylko teraz możesz mieć nowego Volkswagena z pakietem przeglądów już od 660 zł miesięcznie. Po prostu bierzesz, używasz, a po 3 latach oddajesz i bierzesz nowego, pachnącego świeżością Volkswagena. Volkswagen Profit Lease. Nowy sposób finansowania. Bez kupowania. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w 100-krotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź 100. Tak, 100 zł. A teraz kilogram pysznych bananów jedynie 2,99. 100-krotka. Zakupy jak spłatka. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład z 55-calowym telewizorem Ultra HD LG za jedyne 3499 zł. Szczegóły akcji na MediaMarkt.pl. To była reklama. Jest 7 minut po godzinie 8. Poranek w Polskim Radiu 24. To jeszcze raz witamy Państwa pięknie, mówimy jeszcze raz dzień dobry, życzymy dobrego dnia, bardzo dobrego dnia, a ten dzień, który zaczynaliśmy razem, cały czas zaczynamy, to piątek, 9 września, 253 dzień roku, słońce w znaku Panny wzeszło już po 6, o 6.01 dokładnie, zajdzie o 19.04, dzień będzie trwał 13 godzin i 3 minuty. Imieniny obchodzą Aniela, Augustyn, Aureliusz, Franciszek, Piotr, Sergiusz i Ścibor. Niech się spełniają Państwa marzenia. Informacje gospodarcze. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Po 16 latach obowiązywania ustawy kominowej zmieniają się zasady wynagradzania prezesów państwowych spółek. Wynagrodzenia będą uzależnione od wielkości spółki oraz od efektów pracy. Ekspert Centrum imienia Adama Smitha Robert Gwiazdowski uważa, że mimo tych zmian nowa ustawa nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z wynagradzaniem szefów państwowych firm. Wynagradzanie zawsze powinno być związane z wyzwaniami, jakie stoją przed wynagradzanymi i z wynikami, które oni uzyskają w porównaniu z oczekiwaniami właściciela, a nie sztywna pensja. Ustawą, moim zdaniem, nie da się załatwić wszystkich problemów, bo każda spółka znajduje się w innej sytuacji. Nowe regulacje obejmą blisko 4000 firm. Agencja Moody's ma dzisiaj przedstawić najnowszą ocenę ratingową Polski. Kilka miesięcy temu pozostawiła rating na dość wysokim poziomie A2, ale obniżyła tak zwaną perspektywę ze stabilnej na negatywną. Mimo to większość ekonomistów nie spodziewa się zmiany ratingu. A jak podkreśla Beata Stelmach, dyrektor generalna GE na Polskę i kraje bałtyckie, duże firmy biorą pod uwagę ratingi krajów, ale decyzje inwestycyjne nie są podejmowane na podstawie krótkoterminowych zdarzeń. To są zawsze bardzo wnikliwe, szczegółowe badania, które odnoszą się do dłuższego horyzontu czasowego, a na pewno jeżeli chodzi o przyszłość, to są to decyzje, które będą miały swoje konsekwencje w długiej perspektywie. Swoją decyzję agencja Moody's ogłosi dzisiaj wieczorem. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wyraziła ubolewanie z powodu nieuwzględnienia przez Komisję Europejską procedury żółtej kartki w sprawie delegowania pracowników. Komisja chce, aby pracownik oddelegowany do pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej miał prawo do takiego samego wynagrodzenia, premii i dodatków jak pracownik lokalny. Propozycja zmiany dyrektywy spotkała się ze sprzeciwem 11 krajów, w tym Polski. Doprowadzi ona do ograniczenia transgraniczności świadczonych usług, narusza
i stanowi zagrożenie dla konkurencyjności naszych firm. Po zastosowaniu tego mechanizmu minimalnego wynagrodzenia koszty pracownicze są wyższe niż koszty pracowników lokalnych. Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska wysyła najwięcej pracowników delegowanych, a sprawą dyrektywy zajmie się teraz Parlament Europejski. W poniedziałek do Warszawy mają przyjechać sadownicy. Będą protestować, ponieważ nie są zadowoleni z cen skupu owoców. Za kilogram dostarczanych jabłek dostają od przedsiębiorców mniej niż 20 groszy. 25 nowych samolotów, 400 dodatkowych pilotów i nowe kierunki. Polskie linie lotnicze LOT przedstawiły nową strategię swojego rozwoju. W roku 2020 chcą przewozić 10 milionów pasażerów rocznie. Euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,83, frank szwajcarski 3,94, funt brytyjski 5 zł i 11 groszy. Więcej wiadomości w serwisie gospodarka.polskieradio.pl. Polskie Radio 24. Felieton. Dziś przygotował i przedstawi Państwu Krzysztof Wołodźko, Gazeta Polska codziennie. Im bardziej starszym pokoleniom obecnej prawicy nie udało się w III Rzeczpospolitej rzetelne, instytucjonalne rozliczenie z nomenklaturą PZPR, tym łatwiej w ramach dekomunizacji symbolicznej coraz to młodsi prawicowcy zabierają ulice ważnym nazwiskom naszej niepodległości. Dekomunizacja ulic daje okazję do deprecjonowania postaci, które były bohaterami narodowymi dla ludzi walczących przed 1918 rokiem o wolną Polskę. Myślę choćby o Stefanie Okrzei, działaczu Polskiej Partii Socjalistycznej, który w 1905 roku poniósł śmierć na warszawskiej Cytadeli z rąk carskich oprawców. W 1930 roku Okrzeja został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Ignacego Mościckiego Krzyżem Niepodległości z mieczami oraz Orderem Odrodzenia Polski. A w czasach okupacji jego imię nosiły oddziały Polskiego Państwa Podziemnego, w tym 28 Dywizja Piechoty Armii Krajowej. Kilka dni temu na popularnym portalu histmag.org Przemysław Kmieciak, koordynator inicjatywy Przywróćmy pamięć o patronach wyklętych, współtworzonej przez Stowarzyszenie Lepszy Gdański Ruch Sprawiedliwości Społecznej, opublikował artykuł Wyklęci patroni naszych ulic, który odbił się w sieci dość szerokim echem. Publicysta zaczął mocno, cytuję. Chciałbym Państwu opowiedzieć o wyklętych. Ech, pomyślicie. Pewnie kolejna historia o rotmistrzu Pileckim, Ince albo Łupaszce. Nic z tych rzeczy. Wymienieni nie są już wyklęci. Było tak przez dziesiątki lat, ale teraz ich nazwiska znają prawie wszyscy. Opowiem o prawdziwych wyklętych. Koniec cytatu. Kmieciak przytacza następnie historię dekomunizowanych dziś jak Polska długa i szeroka nazwów ulic. Dekomunizacyjni radykałowie, po części z ignorancji, a po części z poczucia bezkarności, chcą odbierać ulice Stefanowi Okrzei, Ludwikowi Waryńskiemu, działaczom niepodległościowym z czasów Powstania Styczniowego, czyli Jarosławowi Dąbrowskiemu i Waleremu Wróblewskiemu. Przemysław Kmieciak nie kryje goryczy. Gdy opisuje losy dekomunizacji Marcina Kasprzaka, robi się i straszno, i śmieszno. Cytuję. Szarga się też legendarnego działacza ruchu robotniczego, który w 1904 roku stoczył heroiczny i samotny bój w obronie nielegalnej drukarni w Warszawie. Zastrzelił czterech carskich żandarmów, nim został pojmany. Niebywale trudno jest ustalić, jakie to zbrodnie na narodzie polskim mógł w swym życiu popełnić Marcin Kasprzak. Zapytajmy więc dekomunizatorów. Pomocą służy koło miłośników historii Tuliszkowa, które przekonuje nas, że Kasprzaka kompromituje znajomość z Różą Luksemburg. Koniec cytatu. Nazwę to po imieniu. Takie wygłupy czynią niewiarygodną dekomunizację ulic w oczach wszystkich, którym ideologiczne zacietrzewienie nie zaburza perspektywy poznawczej. Włodarze tzw. polskiej ludowy nader umiejętnie manipulowali tradycją polskiej lewicy niepodległościowej, wprost podczepiając się pod nią. Dosłownie i symboliczne morderstwa na przedwojennej PPS stanowiły część kłamstwa i zbrodni założycielskiej Polski Ludowej. Opisywał to w swoich wspomnieniach Kazimierz Pużak, lider przedwojennego PPS, jeden z przywódców państwa podziemnego, wykończony przez komunistów w więzieniu w Rawiczu w 1950 roku. W swoich wspomnieniach mówił o terytorium powojennej Polski, że była to okupacja sowiecka. Jak pisał, wybielaniem i motywacją tego systemu zajmowała się zglajszachtowana prasa kryjąca się ze zrozumiałych względów za tytułami istniejących przed wojną wydawnictw prasowych, nie mających nic wspólnego z komuną i agenturą sowiecką. Jak się okazuje, niepodległościowa lewica była niewygodna nie tylko dla komunistów, ale jest i dla części współczesnej prawicy. Dziękuję za wysłuchanie. Krzysztof Wołodźko.
Dziękujemy bardzo. To był felieton w Polskim Radiu 24. 15 minut po godzinie 8. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Uruchomiono zablokowaną kolejkę linową we francuskich Alpach. Od wczoraj w małych wagonikach nad lodowcem były w niej uwięzione 33 osoby, wśród nich 10-letnie dziecko. Według informacji ratowników ich ewakuacja będzie się odbywała normalną drogą przez dolną stację kolejki. W Bratysławie rozpoczyna się dwudniowe nieformalne spotkanie ministrów gospodarki i finansów państw strefy euro. Tematem będą m.in. kwestie związane z migracją, Brexitem oraz bezpieczeństwem. Jutro głównym tematem będą kwestie podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem walki z uchylaniem się od ich płacenia, kwestia oszustw finansowych oraz przestępstw, w tym finansowania terroryzmu. A w Atenach odbędzie się dziś mini szczyt unijnych krajów śródziemnomorskich. W rozmowach na temat obecnych problemów Unii Europejskiej będą brać udział przywódcy